wyruszałem na ziemię do informowania o reprezentacyjną sił powietrznych. Przeleciał zespół akrobacyjny biało-czerwony iskry, rozpościerając nad nimi biało-czerwoną narodową flagę. A pilocie powietrznej towarzyszy bardzo znana melodia każdemu pilotowi, nie tylko, hymn lotników. Melodię tę skomponował Stanisław Lapis, który w latach 20. i 30. był instruktorem w szkole portu. A w tej chwili Państwo widzicie zbliżające się do nas samoloty, śmigłowce SW-4 Puszczyk z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Statki powietrzne, te śmigłowce, to całkowicie polska konstrukcja, to bardzo ważne. Cywilną wersję Puszczyka mogą Państwo obejrzeć na wystawie statycznej. Na takich śmigłowcach swoje śliwy. Państwem, Radomianie, samolota PZS-130 od
na co dzień instruktorzy z pasji akrobacji. Bardzo mocno na wyposażeniu 21. bazy lotnictwa taktycznego w Świdwinie, którą dowodzi pułkownik Karol Jędraszczyk. Nie ukrywam, mój kochany samolot MiG-29 z 22. i 23. bazy lotnictwa taktycznego. Z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.